Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pytania i Odpowiedzi. Szybkie przypomnienie, kolejne pytania, które macie do mnie, możecie kierować w komentarzach pod filmem na YouTube, bądź w komentarzach pod filmem na Facebooku. Zachęcam. Pierwsze pytanie zadał Robert. Czy grałeś kiedyś na ulicy? Jeśli tak, to opowiedz o tym. Bierzcie popcorn. Grałem kiedyś na ulicy, tak. Pierwsza rzecz. Nigdy nie zagrałbym na ulicy w swoim mieście. Po prostu, jakoś bym nie mógł. Nie mógłbym się przełamać. Tak, grałem w Mikołajkach, grałem nad morzem, grałem w Gdańsku, grałem w Świnoujściu. Grałem w Kołobrzegu. Grałem w Łomży. Dużo miejscowości miałem takich, w których grałem. Jedno granie mi się tak najbardziej kojarzy. Pojechałem kiedyś do Mikołajek z zespołem na festiwal szantowy. Graliśmy normalnie jako uczestnicy. No i po graniu zagraliśmy te szanty, zeszliśmy ze sceny i z kolegą wpadliśmy na genialny pomysł, żeby iść sobie obok nad wodę, na płonie, usiąść, rozłożyć futerał i zacząć grać jakieś tam piosenki. Ja to zawsze jestem chętny na wszystko. Pomyślałem, że dobra. No i poszliśmy sobie. Usiedliśmy pod sklep monopolowy. Rozłożyliśmy futerały. Oczywiście graliśmy razem do jednego. W jedną mańkę szliśmy. Graliśmy sobie razem. No i po jakichś 15 minutach wyszedł do nas właściciel tego sklepu. Dał nam czteropak warki. Powiedział, że dobrą robotę robimy, że klienci przychodzą i że dostaliśmy czteropak warki. No i graliśmy sobie dalej. Graliśmy. Pograliśmy za 2 godziny. No i jak już się jakoś ciemno zrobiło, zgłodnialiśmy troszkę. No i poszliśmy, policzyliśmy te pieniądze i nam wyszło po 130 zł na głowę jakoś. Także byliśmy takimi Januszami biznesu. Jak to z muzykami bywa, morał jest taki, dzisiaj żyjesz, jutro gnijesz, co zarobisz, to przepijesz. Także już wiesz, na co poszły nasze zarobione pieniążki. Kolejne pytanie. A długo się uczyłeś grać na basach? Pozdrawiam. A długo. Tak naprawdę cały czas się uczę, cały czas poznaję jakieś nowe triki, nowe przejścia na basach, których jeszcze tak do końca nie byłem świadom, że takie coś można zrobić. Tak jak już kiedyś mówiłem, uczę się całe życie. Tak więc cały czas jest coś nowego do odkrycia. Do takiego poziomu, na którym gram na basach, to doszedłem przez 15 lat tak naprawdę. Ale taką fundamentalną podstawę gry na basach to uzyskałem w szkole muzycznej. Także już mniej więcej w wieku, poczekaj, 7, 8, 9, 9, 10 lat tak naprawdę miałem już basy opanowane. Szkoła muzyczna, tak, dała mocne takie fundamenty, że już sobie mogłem na podstawie moich umiejętności ze szkoły muzycznej jakieś sobie nowe rzeczy samemu poznawać i okiełznać. Kolejne pytanie od Macieja. Czy masz jakiegoś idola? Dlaczego zostałeś przy akordeonie klawiszowym? Idola mam. Na chwilę obecną jest nim Marcin Wyrostek. Genialny człowiek, genialny muzyk, genialny gość. Wygrał którąś tam edycję Mam Talent, bardzo mnie zainspirował i dał mega powera do tego, aby ćwiczyć, aby grać, aby pokazać, że można. Dlaczego zostałeś przy akordeonie klawiszowym? Tak, wybierając akordeon między guzikowym a klawiszowym, musisz zadać sobie jedno pytanie. W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucji ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Do czego on ci będzie potrzebny i do czego ty zmierzasz jako ty? Bo tak, jeżeli wybierasz akordeon guzikowy, to moim zdaniem kierunkowujesz się tylko pod akordeon. No bo nigdzie indziej na nim nie zagrasz, na niczym innym, mając umiejętności gry na akordeonie guzikowym. Siadasz, bierzesz guzikówkę i łupiesz, tak? Guzikówka ma tyle dobrze, że możesz
zagrać utwory, przy których ja się będę ostro pocił, możesz zagrać praktycznie nie ruszając ręki, tak? Gdybym ja miał chęć zagrać jakiegoś flik-flaka, to musiałbym nabiegać się tyle, nie? Natomiast ty przy guzików co sobie robiłbyś tak, nie? A drugim palcem w nosie dłubał. Dlaczego przy klawiszowym? Klawiszowy jest bardziej uniwersalny. Ja umiejąc grać na akordeonie klawiszowym, z automatu umiem grać na keyboardzie, na organach i na wszystkim innym, co ma czarne i białe klawisze. To jest o tyle dobrze, nie? Także co nie dostanę z klawiszami, to zagram. O to mi głównie chodziło, ucząc się na akordeonie klawiszowym. No i tak mi zostało. Aczkolwiek guzikówka też jest super, tylko zależy to od tego, na czym komu bardziej zależy, tak? Czy na uniwersalności, czy na dobrym jęciu na guzikach. Kolejne pytanie od Patryka. Jak się poznałeś ze szwagrami? To pytanie często mi się pojawiało. To też jest długa historia dosyć, także jak macie chęć, to sobie słuchajcie, jak nie, to sobie przewincie. Kiedyś, mianowicie jakoś tam rok temu, czy już w zasadzie dwa, w 2013 roku przypadkowo mój lokator ze stacji pokazał mi ich filmik. No i tam, no fajnie, fajnie. No i trafiłem na filmik na działce, w którym była piosenka tych Mistrz Podrywu. No i tak pomyślałem, fajny, fajny aranż, fajny, natomiast nagram, mówię, nagram. Nagrałem sobie tę piosenkę. Wrzuciłem do siebie na kanał i tak mówię, podeślę. Podeślę do nich, no i odesłałem tę piosenkę do nich. No i patrzę, odpisuję, o tutaj fajnie, fajnie, elegancko, podoba się wszystko. My puścili do siebie na stronę. Mówię, no fajnie, bardzo mi miło. No i tak sobie przed świętami siedziałem. No mówię, kurczę, w sumie mam do nich niedaleko, bo Augustów Mońki to jest jakieś 75 km na oko. Ciekawe, mówię, czy mogę do nich pojechać. Mówię, a chwilę tam pogram, posiedzimy, pogadamy. Mówię, uderzymy w tamburyn jakiś czy coś. No i napisałem właśnie do Antka i mówię, czy mogę przyjechać, tak o, posiedzimy, pogadamy. Mówi, czekaj, szwagra zapytam, zaraz ci napiszę, nie, SMS-kę. No i dobra, wyszło tak, że szwagier był na tak. No i zebrałem szybko ekipę, pojechaliśmy w trójkę albo w czwórkę. No i bęk. No i żeśmy tak się poznali. Posiedzieliśmy, spędziliśmy fajnie wieczór. Kolega miał akurat wtedy urodziny, Adam pozdrawiam. I taki żeśmy mu troszkę prezent zrobili. Było bardzo fajnie. Potem znajomość nasza się potoczyła. Potem występowałem w tym odcinku Biznesmen, link macie tutaj. No i tak jakoś, że utrzymujemy cały czas kontakt, to potem na Dniu Szwagra byłem. Tam jako VIP żeśmy występowali w jednym sketchu razem na scenie. No i cały czas utrzymujemy ten kontakt, cały czas ze sobą rozmawiamy. Czasem się zadzwoni do szwagra, się pożali człowiek, porozmawia, to Jantek zawsze tam coś tam podpowie. Także znamy się już no, stosunkowo długo, niedługo. Grałem z Antkiem też na weselu w swoim czasie w Mąkach. Także współpraca kwitnie. I ostatnie pytanie. Witam, jakie akordeony według ciebie są lepsze? Takie cyfrowe typu twój Elkavox, czy takie normalne, klasyczne? Nie chodzi mi tu o naukę, tylko o granie na weselach lub do kielicha. Wiesz co, mówiąc szczerze, to chętniej na weselu grałbym na akordeonie zwykłym. Tylko musiałby być jeden warunek, jeden warunek. Że ten akordeon zwykły, bo już się do tego troszkę przyzwyczaiłem, musiałby mieć bezprzewodowe nagłośnienie. To jest bardzo ważna rzecz przy takim graniu na weselach, żeby nie ciągać się po prostu z kablami, z mikrofonem i tak dalej. To jest bardzo wygodne. Wtedy grałbym na akordeonie takim klasycznym, zwykłym, takim no, chociażby jak miałem, ponieważ on jest dużo lżejszy. To jest niestety najtrudniejszy tego argument.
Jednak ciężko jest przegrać północy za kordonem ważącym 13 kilo na barkach, bo potem człowiek tak chodzi w niedzielę powyginany, nie? Jak paragraf. Także to jest główny i tak naprawdę jedyny argument. Waga. Tak naprawdę, gdybym grał na weselach na LK-Voxie, czy na innym cyfrowym akordeonie, nie wiem, na Rolandzie jakimś FR, na przykład tym 8X, tym takim fajnym, co gra Paweł Janas, to tak naprawdę nie wiem, czy z tej elektroniki bym korzystał na weselu. Czy byłby jakikolwiek sens używać elektroniki do tego. Jednak chyba wolałbym zostać przy klasykach i grać na takim zwykłym akordeonie, ewentualnie na LK-Voxie, ale nie używając w ogóle cyfrowych barw, dźwięków i tak dalej. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zachęcam też do pozostawienia po sobie jakiegoś znaku, łapki w górę, subskrypcji, czegokolwiek. I do zobaczenia za tydzień. Dzięki. Cześć.